Zapraszam Państwa do wysłuchania aktu trzeciego, a w tym akcie lektorami dla Państwa będą pan Bartosz Kubica jako Zbyszko, pani Barbara Stasiak jako pani Dulska, pani Emilia Szyszka jako Tadrachowa, pani Ewa Kotowska-Rasiak jako Julia Siewiczowa z Dulskich, pani Wioletta Pieczek jako Hanka, pani Dominika Sikora jako Hesia i Julia Błaszczyk jako Mela. Zapraszam serdecznie. Andziu, Andziu, zbudź się. Ha, co? Zbudź się, moja biedna Andziu. A, to wielmożna panienka. Ja zaraz po mleko. Nie, nie. Ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się już śniadaniem zajęłam. A wielmożna pani? Mama słaba. Leży. Masz trochę kawy. Napij się i bułkę zjedz. A, tak, tak. Zapomniałam. Teraz już wiem. O Jezu, Jezusieczku. Czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mamcia wie o wszystkim. Nie chcę pozwolić, ale musi. Tylko teraz ty i Zbyszko musicie być stałym i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie wzruszona. Ja pójdę w piecach palić. Nie, nie. Daj spokój. Lepiej, żebyś już się do niczego nie mieszała, bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. A bielizna niezmaglowana. Nie turbuj się. Teraz się przyj niepokojowo i ona już za ciebie wszystko to zrobi. A ty teraz jesteś narzeczona Zbyszka. To przecież nie możesz chodzić do magla ani w piecach palić. Pij kawę, moja złota. Dziękuję, panience. Nie mogę. Mnie tak od tego wczorajszego, że aż no. Aha. O Jezu. Moja Andziu, ja wiem, że to przykre przejścia, ale to trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa za Zbyszkiem. Ubierz się inaczej, natrę ci ręce glicerną, nauczę cię ładnie pisać, nie będziesz nic robić. Gnić bez roboty. Ha, będziesz mieć inne zajęcia. Potem ja będę zawsze z tobą i przy tobie. Ja za mąż nie pójdę, bo ja nie mam zdrowia. A mamcia mówi, że do za mąż pójścia to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że co do tego jakiegoś dziecka, coś ty mówiła, a co ja nie rozumiem, to jeśli ty już byłaś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę, wychowam. A co by mi mamcia dała na wyprawę czy na posag, to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam tak cicho i tak miło usiąść, by za murami jak dzwonek rano dzwonić w maju. Ale przecież i na świecie można mieć ciszę i wolę się dla ciebie poświęcić. No, jedz bułkę, jedz, a ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie, moja złota. Dobra, kochana Melu, no powtórz. Co też panienka, co też panienka. Mów mi, Melu, a ja tobie, Andziu. Kiedy ja Hanka? Nie jak Zbyszkowa żona, to Andzia. Pycha, dziewiąta blisko, w domu cisza, pensja się wściekła na dziś. Pycha. Cicho, mamcia chora. Dziś cały dom chory, nikt nie idzie do roboty, tylko tatko naturalnie. Cóż ty, belle sor, a hi, serwus czupiradło. Hesiu, jakże tak można? Cóż ty to na serio bierzesz? Przecież to cała komedia. Gzy, nic więcej. Hu, zimno tu. W piecu nie palą. Co to są zaburzenia familijne? Powiedz, czy ty pierwsza zaczepiałaś Zbyszka, czy on ciebie? Że też się panienka Boga nie boi. O, już się nauczyłaś Boga wzywać nadaremno. Jeszcze do naszej familii nie należysz. Hi, hi. Czy ty sobie wyobrażasz, ciuć mojedna, że się Zbyszko z tobą naprawdę ożeni? Hesiu.
Zosia, nie rób jej przykrości. Ale nie, nie. Przyobiecuję być nawet dróżką i powieść do ołtarza uroczą oblubienicę. Patrz, Mela, jak mi nogi urosły od wczoraj. Zaziębisz się. Co się tu dzieje? Wy tutaj? Nie na pensji? Nie ma nas kto odprowadzić. Ja pójdę. Ty? Odprowadzać panienki? No, no. Idźcie się ubierać. Ale z pensji nic nie mam, ciu. Naturalnie. Wszystko tak i to przez... Czego chcesz? Mam ciu złote. Daruj im. Nie gniewaj się. Już ona ci całe życie. Proszę się do tego nie mieszać. Ty idź do pokoiku, gdzie się składa brudną bieliznę. Tam siedź, nie ruszaj się, aż cię zawołam. Z kucharką ani słowa, ani z nikim. Rozumiesz? Twoja matka chrzestna, tata Trachowa, co prała dwa razy, zawsze mieszka na świętego Józefa? Tak, proszę wielmożnej pani. Dobrze, a teraz idź. Posłałaś list do ciotki? Posłałam i powiedziałam, żeby stróż prosił, że mamcia prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Proszę mamci, może trochę pościerać. Proszę mamci, czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? Daj ty mi spokój. Ja też myślałam, że to niemożliwe, choćby ze względu na nas. Czy kto porządny później starałby się o mnie albo o Melę? Daj ty mi spokój. Zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak idzie na starą pannę, ale ja? A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi. Tylko proszę mamy, ja nie rozumiem, jak mamcia tego nie widziała. Ja to już od dawna wypenetrowałam. Ja... Gdzie Hanka? Pytam się, gdzie Hanka? Oblubienica z Lamermą, rondle mnie. Proszę więcej jej nie używać do kuchennych posług. Gdzie Hanka dziś spała? Pytam się, gdzie Hanka dziś spała? Na stołeczku pod piecem, ręce w małdrzyk, a buzia w ciup. Trzeba inaczej się z nią być. Trzeba inaczej się nią zająć. Bo jeżeli... No zresztą ja wychodzę, za chwilę wrócę. Muszę jakiś porządek zrobić. Postaw łoże pod baldachimem w salonie. Milcz. Nie chce mi się, nie chce mi się. Cakewalk, cakewalk. Panuś, słodka narzeczona, dziewczę z buzią jak malina. Idź ty. Strach. Jeszcze czegoś podobnego, jak długo żyję, nie widziałam. Stróż jest w kuchni, dowiem się, tylko wie mamcia, ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj naindyczona. Idź no, idź. Nie wolno, na dziedzińcu się trzepie, nie wolno. Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. Teraz idź, ubierz się. A potem, żeby trochę na spacer, co? Co ci w głowie? Tu taki szkandał za pasem, a ona na spacer. No dobrze, dobrze, już idę. Ciocia mnie wezwała? Tak. Właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno darować się winy. Cóż zatem ciocia sobie życzy? Zlituj się, ratuj, wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki ożenek dla Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja ludziom w oczy spojrzę? Moja ciociu, sama ciocia piwa naważyła. Ja radziłam odprawić Hankę. Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam, sama się zgodziłaś, że tak lepiej. Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak mi się bisusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza i nie ostatnia. Tak, to pewnie. Radź, ratuj. Ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę Hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo odniesie nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim nie pyskowała. A już co to, to nie. Dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż jeść kolację nie mógł, jak się o tym dowiedział. Czy ona ma jaką rodzinę? Ma tu tylko matkę chrzestną. Praczkę. Trzeba ją tu sprowadzić. Posłałam panią kucharkę. Może się wyda coś o tej Hance. Może ona już dobrze tam
na wsi się bawiła. Jeżeli się Zbyszko dowie, choć według mego przekonania Zbyszko jedynie tylko na złość cioci to wszystko zrobił. Na złość mnie? Matce? I jej tu dzieci. Takiem go chowałam. Woziłam się z nim do Rabki. Jak była ta matura, to niby no pokierowałam go do prokuratury i skarbu. A tu? Proszę cioci się uspokoić. To nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi? A cóż ona może mówić? Nic. To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia, bo jakby tak wzięła na kieł, niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? Już ja wiem, co mówię. Miodem się muchy bierze, nie ostrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A, to wy, ta praczka. Rączki całuję wielmożnej pani gospodyni. A cóż to, będzie zdów duże pranie? Niech mi ciocia pozwoli. Nie, moja dobra kobieto. My tu was zezwali całkiem o co innego. Rączki całuję. Tu chodzi o Hankę. A? Widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. Cóż ty? Zaraz, ciociu, doskonały mąż. Otóż, ponieważ to jest poczciwy rzemieślnik, wychowany k cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka też to uczciwość Hanczyna, bo to w takiej małej mieścinie to rozmaite, jak to pani ta Drachowa wie. No, tak, wielmożna pani. Niby to swoja rzecz. Właśnie, więc co do Hanki. Jak się ona tam sprawiała w domu? Tylko niech ta Drachowa powie pod przysięgą, jak nas powiedzi, bo to ważna sprawa. Niby co do Hanki? A, wielmożna pani. To dziewczyna była jak szklanka. Nawet rysy nie było. Moglibyście na to przysiąc? Przed Najświętszym Sakramentem. Za nią jak za siebie. No, a ten finansła? To insza inszość. On się z nią zaręczył, ale co do tamtego, to o. Tylko, że nie było pieniędzy. Niby na gospodarstwo, więc bez to się to ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. No a tu w mieście? A, to już chyba wielmożna pani gospodyni wie, bo przecież dziewczyna niby tu, jakby pod opieką. Może się pani ta Drachowa wódki napije? Rączki całuję wielmożnej pani. Ja przysięgłam od wódki. Ale od likierku? No chyba. Daj, Anielko, coś słodkiego. Pani ta Drachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za tego, co się jej trafia? Proszę wielmożnej pani, jak się jemu podoba, to chyba nie będzie takiej skrupulant. To u państwa takie wymysły. A potem, czy ja wiem? Pijcie. Rączki całuję. Hi. Dobre? Aż mgli takie dobre. Więc? Rączki całuję wielmożnemu młodemu panu gospodarzowi. Rączki całuję. Czekajcie, no. To wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca? Ja wielmożny panie, po ostatnim braniu. Wy jesteście krewna Hanki? Matka chrzestna. Oto się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Wielmożny pan ze mnie głupią robi? Żenię się i to bardzo prędko. Chodziłem się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka chrzczona? Trzeba prędko jej metrykę. Rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to się wszystko ułoży. W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony. Albo bardzo na honorze delikatny. Jak wy to rozumiecie? Ano, proszę wielmożnych pani. To ja ślepa nie jestem. Ja przecie wiedziałam, co i jak jest. Dość było popatrzeć, jak to Hanka przy mi zerniała, a beczy po kątach, a do mnie wpadała. Ja jej zawsze mówiłam, nie becz, pan jest godny, z rodziców świętych, pan cię zabezpieczy, ale żeby się aż żenił. A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo?
a broń mnie Boże. Bez błogosławieństwa mamusi my ta do ołtarza nie pójdziemy. Ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. Całe jej wiano była ta uczciwość, a dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pohańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniędzmi ludziom oczy mydlić można. Tak, macie rację, pieniędzmi. Może jeszcze kieliszeczek, Anielciu? Nie mam więcej. Ciociu, może ofiarować pewną sumę? Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha. Bój się Boga, płacić? Jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim. Dobrze, ale wie ciocia, że to będzie twardo. Więc powiadacie, że pieniądze. To grunt, wielmożna pani. Taki już teraz świat. Jeden judasz drugiego za pieniądze sprzedał. Oj, czasy, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Macie rację. My tu jeszcze z panią gospodynią chcemy się narazić. Co do handli? Jakaż tu rada? Młodzi chcą jedno drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po hrabskich domach, że się z niższymi żenią. A Hanka znów jest i ślubna, i znowu nie takie tam co, bo też z familii zasiedziałej, choć z stanu murarskiego. Idźcie no tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy. Całuję rączki, pani gospodyni, idę już. Panu Jezusowi oddaję, całuję rączki. A niech mamusia nie będzie twarda. Słyszałeś? Mamusia, jak to sobie prędko taka pani pozwala? Dusi mnie formalnie, no, no. Będę mówić ze Zbyszkiem. Niechże ciocia idzie do swego pokoju. Proszę cioci. Zlituj się, rób wszystko, co można. Powiedz, że ja i Felicjan tego nie przeżyjemy, że się go wydziedziczy, że złamanego centa nie dostanie nigdy, że... Dobrze, dobrze, już wiem. Tylko niech ciocia mnie zostawi sama. Idę, idę, mojaś ty, zrób wszystko. Ja już z sił opadam. Ciociu. A czego chcesz? Cóż, mama pozwala. Proszę, Mer, iść do siebie i nie pokazywać się tutaj. Ach, Boże, Boże, co to będzie? Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No wejdźże tu. Trudno, ażebym ja do ciebie chodziła. Jestem na to i za młoda, i za stara. Właściwie czego chcesz? Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. Chodź no tu, nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale... No? Odmówiłam. Czemu? Mam męża i leż premier fast food, a tam, gdzie nie ma zamysłu moralnego, jak u tej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo, co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? Ach, czekaj, coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stację ją oddasz, Boże drogi, taki mileł. To ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu, może na pensję, ale wątpię, czy wezmą, a potem... To są wszystko drwiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Cóż więc zrobisz? Naturalnie, już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Gwiżdżą na świat. Masz rację, ja także, ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt. Naturalnie, tylko musicie sobie sami wystarczyć.
Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. Ma nią w pięcie. Tak się mówi, ale ty masz pensję 60 zł greńskich i oprócz tego masę długów. Kontykt po wieczu. Z tego we troje to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No, ale i to. A ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nie swoich. Tak będzie, jak powiedziałem. Tak. Ale głównie o te pieniądze, bo niby z czego żyć. Wieczorami możesz pisać. Mój mąż ci da jakie kawałki do odrabiania w domu, ale i to. Daj ty mi spokój. Bądźmy logiczni. Mieszkanie już jeden pokój z kuchnią, 25 do 30. Na życie gulden, co jest nędzą. Ale skoro się kochacie, to już cała pensja, a gdzież reszta? Będę robił długi. Mamcia ogłosi. Nikt centa nie da, a rodzice jeszcze żyć mogą i 30 lat. Będziesz nędzarzem bardzo. Długo, no ale... Daj ty mi spokój. Boże drogi, gdyby to można tak w życiu powiedzieć, daj mi spokój, ale ono właśnie na kark jak hydra i zdławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Czy żałujesz tego, coś zrobił? Puść mnie. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jak o głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i... I wziąłeś się za bary, szamotałeś, pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę, nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Aha, aha, nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła, a cóż dopiero całe takie życie? Ach ty, ach ty. Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt. Tak, bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najniższego. To jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Kiszot, śmieszne. Zresztą sam powiedziałeś, wyciągniemy kopytka. Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj. To na nic. Wiesz sam. Zresztą co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha. Dała ci życie. Haha, ja się na świat nie prosił. To komunał. Wychowała cię według niej. Najlepiej. Najlepiej? To zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej. Wszystko to zrobiła przez miłość do ciebie. I teraz ona płacze. Zbyszku, ona płacze. Nie, to jest matka. No i co będzie, Zbyszko? No, no. Jest jeszcze czas. Nie, nie. Takie rzeczy przecina się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz. Odetchniesz, jak z tym skończysz. Ale jak? Już my na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz? A mówiłeś, że cię świat nie od... Nie, o, że ci o świat nie chodzi, więc nie będziesz się żenił i przeprosisz matkę? Za co? Zrób to, obraziłeś ją bardzo, ona chora, ona biedna. Ciociu! Ale krzywda się jej nie stanie. Proszę cię, już ja w tym będę. Ciociu! Ciociu, Zbyszko cofa, co powiedział, powrócił do rozumu i przeprasza ciocię. Przepraszam mamę za to, a psia krew, psia krew. No widzisz? Znów klnie. A, to głupstwo, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, ma. Cofasz się? Tak, tak, będę tym, kim byłem, a możecie być dumni. Ach, jak ja się będę teraz łotrował, jak ja się będę łotrował. Dopóki się nie ożenisz. Dobrze nie ożenisz z panną fajną z dobrego domu. Dopóki się dobrze nie ożenię z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem. Boże, Boże! Niech ciocia pozwoli mu wyburzyć się. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciocia mi daje carte blanche. Nie rozumiem. Ta drachowa. Rączki całuję. Jestem, jestem. Moja Tadrachowa, zaszły tu pewne zmiany. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. Jakże to? Sam mi to godnie oświadczył. Ależ się namyślił.
Tak niby, mirnisz, dirnisz. Pod błogosławieństwem matki. To duże słowo. No, ale to krzywda dla Hanki. A ja przecie dziecka, co go do chrztu świętego podawała, ukrzywdzić nie dam. Nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacna osoba i może tam coś niecoś Hance da jako odszkodowanie. Karol, bój się. No, czy ja wiem co i jak? Proszę wielmożnej pani, święty związek małżeński, a pieniądze to całkiem inna inszość. No tak, ale dobre i to. Każda inna matka to by dziewczynę wygnała bez dobrego słowa. A tu się jeszcze troszczą i chcą coś dodać. No moja ta Drachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie. Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo, ale krzywdę krzywdą. Samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka mieć będzie coś w Sparkasie, to ani się nikt o resztę nie spyta. Może być. Jak myślicie, co i jak? Proszę wielmożnej pani, to już Hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. Naturalnie. Zaraz wam Hankę przyślemy. Chodźmy, ciociu. Całuję rączki wielmożnym paniom. I miejcie rozum, bo to tylko dobre serce pani, a żaden mózg, rozumiecie? Niby. Chodź tu, chodź. Jak się macie? A to ci dopiero. Wiecie? No. A jakże? Chciał się żenić. A teraz nie chce. A niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi tam po takim orzenku? Ja do tego czy co? Poniewierają mną już od wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. Zawsze to honorowo. I byłabyś panią kamieniczną? Lepiej jak za tego twego finansa. Bo choć to niby coś, ale zawsze cybelurka. To moja rzecz, ale by mną nikt nie poniewierał. Każdy ma swój honor. To ty nie obstajesz, żeby się pan z tobą żenił? Powiedziałam, co mi taki Morowicz? Niech ta będzie moja krzywda. Oni cię ta nie ukrzywdzą. Chcą dać ci coś na rękę. Daj ta matka chrzestna spokój. Daj ta matka chrzestna spokój. Ty jesteś durna, durna. Młoda jesteś i nie wiesz, co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. Dlaczego będziesz? Ta już tamto przepadło. Teraz jeno, żeby cię nie skrzywdzili. Daj ta matka chrzestna spokój. Ta to żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Daj ta matka chrzestna spokój. No i cóż, naradziłyście się? Trzeba się śpieszyć, bo już późno. Czas iść do miasta. Proszę wielmożnych pani, to tak. Hanka gada, że wielmożny pan sam obiecywał ożenek. Pan żartował. Hanka tego na serio nie myśli. Byli świadkowie. Proszę łaski wielmożnej pani. Kto? Wielmożna pani gospodyni. To bezczelność. Zaraz, zaraz. To już mowy nie ma o ożenku. Pan żartował, powtarzam wam. Hanka dobrze wiedziała, co robi. Ja za nią jak za siebie. A że ciocia chce coś z łaski zrobić, to powinniście być wdzięczni. Więc ja tak myślę, że... Pój się. No, kilkadziesiąt korun. Ja ta będę gadać. Hanuś, czekaj, ja. Daj ta matka chrzestna spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niech płacą. Patrzcie, jak się rozzuchwaliła. A ino, płaćcie, płaćcie. A nie, to chodź matka chrzestna i tak zapłacą. Są sądy i alimenta, a ja przysięgnę. Jezus Maria, tego tylko brakuje. Dziewczyno, i ty miałabyś sumienie? O, a ze mną to mieli sumienie zrobić to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Hanka, to nie krzycz. Daj ta matka chrzestna spokój. Ja się sama za moją krzywdę upomnę. A Jagusia Wajdówna nie wyprawowała to u nas alimentów, co?
Jak kto był bez sumienia nade mną, to i ja nad nim sumienia mieć nie będę. Zlituj się. Daj jej co chce, tylko nie dopuść do skandalu. Ileż chcesz? Dajcie 1000 koron. Co? 1000 koron. Niech ciocia da, bo będzie skandal. Boże mój drogi, cóż ty ze skóry chcesz mnie obedrzeć? A mnie tu w tym domu nie obdarli z uczciwości? Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, matko chrzestna. Czekajcie, ale musicie się podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Podpiszę. I nigdy się nas czepiać nie będziesz? Ja nigdy, ale co ta ono zrobi, jak dorośnie, to już jego rzecz i Pana Boga. Do tej pory ja już żyć nie będę. Chodźcie. Ciociu. Czego? Ciociu, co się dzieje? Hesia cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje? Nic, wszystko w porządku. Chwała Bogu. A teraz kuferek i jazda, żeby mi was w minutę nie było. Idziemy, proszę łaski pani. Całujemy rączki. Ta chodźcie, matko chrzestna, ta co się kłaniacie. Ach, Jezus Maria, co za dzień. No, ledwo żyją, przecież to straszne. Co ja przejść musiałam? 1000 koron. Widziała ciocia, że był nóż na gardle. Tak, tak. Do widzenia, cioci. Idę do siebie. Ja dostałam migreny z tego wszystkiego. Ale może teraz ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić. A ja teraz muszę odbić to, co mi wydarli. Ciocię to nic już nie nauczy. A czegóż to ma mnie uczyć i kto? Ja sama, dzięki Bogu, wiem, co i jak się należy. Zbyszko, idź do biura. Hesia, kurze ścierać. Mela, gany. Felicja, do biura. Żywo, Mela, otwieraj fortepian, no, będzie znów można zacząć żyć po Bożemu. Andziu, 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 gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem. Całuję rączki panience. Jedna panienka tu co warta. Niech się ta panience powodzi, a innym to niech... Zbyszko, Hanka się wyprowadza. Zamknęłaś się. Zbyszko. Mela, zwariowałaś? Mama ją wyrzuca, Zbyszko. Już drzwi się za nią zamknęły. Nie widać jej. O, idzie. Niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg. Znikła za rogiem. Boże mój. A ja wiem. Wszystko słyszałam. Co to? Co to? Świeci się coś. Papierek. Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. A ja wiem. Hysia, nie śmiej się. Tu się stało coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze utopi. Ona się nie utopi. Wzięła 1000 koron i pójdzie za swojego finansbacha. Cicho, Hesia, cicho. Nie śmiej się, Hesia. Ona wzięła 1000 koron i pójdzie za swego finansbacha. Mam nadzieję, że z taką chęcią i taką radością jak ja obejrzeliście Państwo i wysłuchaliście ten dramat Dariuszy Szapowskiej. Mówię obejrzeliście Państwo, ponieważ staliśmy się chyba w pewnym momencie takimi trochę aktorami, bo słychać to było, ale myślę, że też i widać w naszych zachowań moich Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Zanim zakończę to spotkanie, chciałabym Pana Wójta prosić o kilka słów do naszych gości i do wszystkich, którzy słuchali, będą oglądać nasze filmy. Szanowni Państwo, ja w tym miejscu wyrażam ogromne zadowolenie i podziękowanie Panu Prezydentowi, że wybrał akurat tą lekturę, a Pani Dyrektor za to, że w taki, a nie inny sposób podzieliła rolę, dlatego że mogłem więcej niż na co dzień pozwolić sobie powiedzieć do Pani Sekretarz. Mam nadzieję, że to nie pozostanie. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie dla nas wszystkich. Ja dodam, mieliśmy
świadomość wszyscy, którzy to oglądają, czy oglądali, że nie było żadnych prób, więc to poszło na żywioł. I ja uważam, że wiemy, gdzie każdy z nas popełnił jakiś błąd drobny, który nie zaważył na treści i temu, co chciała przekazać pani Gabriela za Polskę. I zastanawiam się, czy bardziej zapraszała nas na komedię, czy na dramat. No, mimo tych uśmiechów i tych komediowych scen, one jednak miały głębszy przekaz. I ja myślę, że wszyscy zostaliśmy zaproszeni na nasze osobiste rekolekcje, które poprowadzi pani Gabriela za Polskę. Ogromnie do tego zachęcam, aby zastanowić się nad naszymi przywarami, wadami, taki trochę tragikomiczny sposób. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Może dlatego ja zaczęłam używać to sformułowanie tragifarsa, bo sądzę, że to jest bardziej odzwierciedla ten utwór niż to słowo dramat. Ja jeszcze też chciałam powiedzieć, że ja też nie miałam nigdy takich możliwości, żeby pana wójta jako zgryszka też traktować to w taki sposób, jak dzisiaj właśnie z tej strony. Tak się traktujemy, odnosimy wspólne sukcesy, a mówię o sukcesach namacalnych, mówimy o tym, że do tej pory, od początku kadencji, wszystkie filie biblioteki zostały wyremontowane, odnowione, a kolejna nowa się buduje i w tym roku jeszcze ją oddamy. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeżeli te relacje Zbyszka i matki mają tak wyglądać i w taki sposób będziemy osiągać cele, mnie to w ogóle nie przeszkadza. Mnie również, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to ja pozwolę sobie razem z panem wójtem zaprosić Państwa już dziś na kolejny rok, na 11. edycję Narodowego Czytania, bo mam nadzieję, że taka będzie. Serdecznie Państwa zapraszam. Co będzie lekturą, jeszcze nie wiemy, ale myślę, że za jakiś miesiąc już będziemy wiedzieć, co będzie czytane w 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi.